Marta Szymik-Telesz, moim i Państwa gościem jest Kamil Hałys, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego. Czy każdą tego typu umowę można wypowiedzieć? Nie można każdej umowy najmu wypowiedzieć. Przede wszystkim najważniejsze jest tutaj to, aby odróżnić umowę najmu na czas określony i na czas nieokreślony. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z umową najmu na czas określony, no to wówczas możemy taką umowę wypowiedzieć tylko wtedy, gdy wyraźnie w umowie sobie taką możliwość przewidzimy. Natomiast jeśli chodzi o umowę najmu na czas nieokreślony, to w zasadzie każdą tego typu umowę możemy wypowiedzieć. Czy wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego różni się od wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego? Tak, i to jest bardzo ważne tutaj, aby odróżnić te dwie sytuacje, dlatego że jeśli chodzi o umowę najmu lokalu mieszkalnego, to mamy taką specjalną ustawę o ochronie praw lokatorów, która przewiduje szczególne przypadki, kiedy wypowiedzieć taką umowę najmu można. Natomiast jeśli mamy do czynienia z lokalem użytkowym, no to tutaj kodeks cywilny takich obostrzeń daleko idących nie przewiduje i w zasadzie bez jakichkolwiek przyczyn można umowę najmu wypowiedzieć. Kiedy wypowiedzenie takiej umowy staje się skuteczne? Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli, a więc staje się skuteczne z chwilą, gdy druga strona to oświadczenie woli otrzymała. Najczęściej będzie to doręczenie listu, w którym mamy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, no bądź na przykład jeżeli dokonujemy wypowiedzenia w formie mailowej, bo również tak można zrobić, to wówczas wypowiedzenie stanie się skuteczne z chwilą, gdy taka wiadomość e-mail do nas została doręczona na naszą skrzynkę pocztową. A co się stanie w przypadku, kiedy po wypowiedzeniu umowy najmu najemca nadal zajmuje lokal? Jest to tak zwany przypadek tak zwanego bezumownego korzystania z lokalu. Osoba taka nie ma tytułu prawnego, aby nadal w tym lokalu przebywać. Niemniej jednak niedopuszczalne są sytuacje, aby siłą tą osobę eksmitować z tego lokalu. Jeżeli mamy do czynienia z takim najemcą, który pomimo ustania umowy najmu nadal ten lokal zajmuje, należy wystąpić z powództwem o eksmisję. I dopiero komornik po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego będzie mógł tego najemcę z lokalu usunąć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Kamil Hałys, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie.